Kamera, akcja. Wy tego nie widzieliście, ale podejście numer dwa. Znalezienie cichej miejscówki, żeby coś rozpakować, graniczy z cudem. Dobra, no cóż, chcę się pobawić w mechanikę. Jestem zielony. I co? Stwierdziłem, że sobie kupię narzędzia pewnego sławnego youtubera. To nie jest tak, że nie wiem, czego się spodziewać. Ale postanowiłem, że anusz dla kogoś może to będzie interesujące. Co to przyszło? Jak zapakowane? Ciężkie. Jak to mówią? Cześć, łysy. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie było częścią zestawu. Ta czołóweczka sławetna. I o, wlepka. Nie wiem, czy było pisane, czy nie. No i co? Trochę reklamy. A jakby ktoś chciał skorzystać, nikt mi za to nie płaci jeszcze. Minus 5% na coś takiego. Podejrzewam, że to jest kopiuj wklej. Wszyscy dostaną taki. Dobra, odstawmy to. No i cóż, gdzie można zacząć przygodę z taką mechaniką? Jak nie na tyłach garaży. Tam śmietnisko i ściernisko, ale raczej nigdy nie będzie tutaj San Francisco. Dobra. Odpakowywaniem czołóweczki to ja się zajmę później, ale nomen omen, popatrzcie, jak oberwała w keyhole'a. Mogło być to trochę lepiej zabezpieczone. O! Ciekawostka, popatrzcie. Ja ten zestaw zamówiłem jako osoba gdzieś tak 2000. Jak ja już składałem zamówienie, to były 2000 osób przede mną. A tu popatrzcie, podpis. I to raczej... To jest grafika? Nie, to jest prawdziwy podpis. No. Czyli albo podpisał więcej niż 1000 sztuk, jak obiecał, albo ktoś, kto zamówił jako 1000, czy tam 999, nie dostanie. Nie było to moim celem. Fajnie, że dostałem plus 2 punkty do niczego, tak de facto. Dobra, zobaczmy, co tam jest. Nie to, że tak jak wspomniałem, jest to dla mnie zaskoczeniem, co otrzymałem, ale mimo wszystko, jak ktoś będzie chciał sobie porównać i na święta na przykład kupić, się będzie zastanawiał, jak to wygląda, to może się posłużyć tym filmikiem. Może komuś się to przyda. Dobra. Mam już pewne przemyślenia, więc robię ten filmik z tezą. O, wypadło. Wypadło, ale to się naprawi. Dam radę. Wiecie co? No, normalnie wygląda zestaw. Zestaw jak zestaw. Ja nie jestem mechanikiem, więc jeżeli ktokolwiek mający pojęcie o mechanice samochodowej to ogląda i mnie złapie na jakimś lapsusie, proszę o wyrozumiałość. Szczelinomierz, to mi się akurat przyda, bo będę, czy chcę wyregulować zawory w moim motocyklu, przy kandydacie na motocykla, bo to jest 125, no ale do 100 się rozpędza, więc już sobie krzywdę można zrobić, całkiem poważną. Z tym, że nie wiem, czy mi nie będzie szkoda tego zestawu. Wiesz dlaczego? Bo tam jest takie wejście do zaworów pod bakiem. Więc nie wiem, czy sobie nie kupię po prostu takiego krzywego, a to zostawię na później. Dobra. Dumne logo. Trochę tłuste są. No pewnie to jest zabezpieczenie, żeby to nie zgniło od razu. Aczkolwiek chyba nie powinno, prawda? Tu się chyba wszyscy zgodzimy. To, co mnie przekonało do tego zestawu, to jest ten, jakby to nazwać, do odkręcania klucz do filtrów oleju. Ja się tylko zastanawiam, jak to będzie pracowało, jak to trochę oleju dostanie. Bo to jest taka szmacianka. Założenie nad wyraz banalne i genialne w swojej prostocie, ale wydaje mi się, że jak to dostanie oleju, to będzie śliskie. To nigdy tego nie zepnę wokół filtra. Czas pokaże. Pudełeczko na drobiazgi. Ja wiem, że tak chyba od tyłu zaczynam ten unboxing, no ale cóż. Co tu tak de facto pokazać? Ja myślę, że potem przebiję i będzie najazd na wszystko, na każdą część z osobna. A może już to zrobimy. Cięcie.
Cięcie. Już jesteśmy po. Mówiłem, że kręcę ten film z tezą. A mianowicie moja teza jest taka, że przy całym szacunku dla idei, że to jest zestaw dla początkującego mechanika, ja, który nic o mechanice nie wiem, szczerze, dwa razy wymieniłem olej w motocyklu, a jak zacząłem naciągać łańcuch, to ukręciłem gwint. Więc tyle się znam. Ale mnie to interesuje, mnie to kręci, chcę sobie coś tam dłubać przy aucie. I to, o czym wszyscy wspominają cały czas, to są momenty do kręcania różnych śrub, żeby tego nie ukręcić. I brakuje mi tutaj klucza dynamometrycznego. Choćby małego z jakimś podstawowym zakresem, ale żeby był. Żeby można było tą świecę, jakąś śrubkę, mniejszą czy większą, odkręcić. Ja wiem, że to by zwiększyło walizkę tutaj. Powstałaby tutaj znowu szczelina, czym to zagospodarować? No, można by dać bity, nie bity, to byłoby już trochę tak na siłę, ale można by dać na przykład suwmiarkę, która też by się przydała. To też jest dosyć podstawowe narzędzie, a wydaje mi się, byłoby troszeczkę to pełniejsze, lepsze. No ale cóż, tak jak mówię, wydaje mi się, że i tak jednym takim zestawem nie obskoczycie całej mechaniki samochodowej, więc to powinno być początkiem. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, no klucz dynamometryczny mógłby się tu znaleźć. Myślę, że nie byłoby to takie złe. A jak się to sprawdzi w praktyce, czas pokaże. Tu są te końcówki na świece. Myślę, że będzie trzeba zrobić porządniejsze review. I wiecie co? Porównam te narzędzia później z narzędziami z Lidla. Też mam taką walizkę, bo w domu trzeba narzędzia mieć. I zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. A, byłbym zapomniał. Kurka wodna. Szkoda, że nie ma miejsca, gdzie to schować tutaj. Bo nie wiem jak wy. Ja, kupując walizki, chciałbym mieć wszystko w jednym miejscu. Wszystko. Żeby mi się to nie rzucało po, nie wiem, po garażu, gdziekolwiek. Żebym miał, brał i wychodził. Spróbuję to tutaj upchnąć. Zobaczymy z jakim skutkiem. Może. To cóż. Dzięki. Życzę powodzenia w mechanice pojazdowej. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie ukręcę. No i cóż, w następnym filmiku zrobię bardziej szczegółowy review w porównaniu z jakimiś innymi budżetowymi narzędziami, też właśnie w okolicach 300. Jestem ciekaw waszych opinii. Jeżeli ktokolwiek to będzie oglądał, to jestem ciekaw opinii. A tymczasem na razie, cześć.